Dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ostatnimi laty dziennikarz, mój zastępca na portalach wieści24.pl i służbyspecjalne.com. Dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o miernotach w PiS, o tym, że Jarosław Kaczyński zbudował cały system rządów, w którym promuje po prostu ludzi najsłabszych, nawet niespecjalnie lotnych, to jeszcze jeden zarzut, ale przede wszystkim ludzi kompletnie zależnych od niego, którzy nie potrafią mu przeciwstawić się w jakikolwiek sposób. I ma to, Tomku, zdaje się, tragiczne skutki dla nas, jako dla ludzi, którzy są rządzeni właśnie przez... Jak są rządzeni, to widać po inflacji, to widać po... Całe szczęście nie jesteśmy zaatakowani, bo jeszcze widać byłoby po wojsku, co by się wydarzyło. Panie Jarosławie Kaczyński, to co Pan zrobił z naszym społeczeństwem, to znaczy, że Pan postawił w dużo gorszej pozycji ludzi, którzy chcą się uczyć, chcą coś zrobić, mają jakiś potencjał intelektualny, a postawił Pan na miernoty, wie Pan, jest to rzecz naprawdę niewybaczalna, bo skutki tego będziemy odczuwać jeszcze przez parę pokoleń. Wie Pan, no już tak Pana koledzy i moi śmieją się, że w tej chwili wystarczy, żeby Panu, że tak powiem, rozwalić tą całą politykę w spółkach Skarbu Państwa, wprowadzić podstawowym elementem tego, żeby można było być tam przyjętym, warunkiem, przepraszam, jest test IQ. No wie Pan, no i to jest prawda, niestety. Że tego jest testu IQ, nawet na poziomie lekko średnim nikt by tam nie przeszedł z tych nominacji. Przecież my wszyscy widzimy tych członków rodzin, tych panów, którzy chodzą do telewizji. Co oni mówią? W jaki sposób próbują ludziom wytłumaczyć te wasze, no po prostu, klęski? To jest takie proste przepychanie, że to nie jest nasza wina, to nie jest nasza inflacja i oczywiście to jest... Wszystko jest wina Tuska. Przecież wyście tam jeszcze to w jaki sposób, jakie zgromadził pan kadry, to widać po tej klęsce, którą zakończyła się walka z epidemią koronawirusa, w której w Polsce umarło najwięcej osób, jeżeli chodzi jako odsetek populacji, w całej Unii Europejskiej, gdzie wykończyliście ludzi nie tylko koronawirusem, ale przede wszystkim odcinając ich od pomocy lekarskiej. I ja będę dla Pana łaskawy, Panie Jarosławie. Ja nie twierdzę, żeście to zrobili celowo. Wyście to zrobili po prostu z bezdennej głupoty i z chciwości, bo wprowadzając obostrzenia, które małpowaliście bzdurnie z Zachodu, nie pomyśleliście, jaki to może mieć skutek, a bardzo Wam się podobała ta franczyza na obostrzenia, bo mogliście sobie i swoim kumplom wtedy przelewać kasę w ramach ochrony biznesu, w ramach tarcz biznesowych. Wreszcie nie trzeba było kombinować, jakiś faktur robić, jakichś raportów pisać, bo to u Was zawsze jest problem, że jak ukraść pieniądze... Przyjechał Ormianin, zaczął na nas szczekać i pluć. Proszę bardzo, dostał pieniądze na restauracje, na domy, na jakieś inne historie. Nie ma problemów. Tam jest... I to jest jeden z przykładów, wiem, o kim mówiłem. Natomiast to jest po prostu przyznawanie kasy według kryteriów towarzyskich. To jest tak jak na przykład, tutaj akurat podam nazwisko, mówię o na przykład Miłoszu Kłeczku, który dostaje parę milionów złotych na swój biznes, który prowadzi jakiś tam handel elektroniką, zatrudnia parę osób. Ja na przykład, ja nie wiem czemu, dostałem tylko i wyłącznie 5000 złotych z uwagi na pandemię, chociaż... miałem straty. Janku, mogliśmy dostać więcej. Sami żeśmy zrezygnowali. Ale to prawda. Zrezygnowaliśmy. Ja mówię... Wcale nie żałuję, ja mówię, oferta przyszła. Może pan powiedzieć ludziom, że przekazali. Tak. Nie wiem, czy kwoty się zgadzają, ale to już kiedyś. Tak. Ale oferty były. Są i są. Oferta była złożona rzeczywiście, natomiast nawet nie wierzyli, że bez targowania została odrzucona. Natomiast tu nie, to coś innego chodzi, ja mówię o zwykłych ludziach. My zawsze żartujemy i mówimy, że to za mało, jesteśmy dużo drożsi. Tak, to jest tak, żebyście Państwo wiedzieli, my mówimy w ten sposób, że nie ma ludzi nieprzekupnych, tak jak nie ma ludzi, którzy są,
którzy się nie załamują na przesłuchaniach, są tylko ci, którzy są źle przesłuchiwani. Więc tak samo my twierdzimy, że nie ma ludzi nieprzekupnych, są tylko kwoty za niskie. Natomiast musimy od razu powiedzieć, że jeżeli chodzi o te propozycje, które dostawaliśmy, to się nawet w ogóle optycznie nie widzieliśmy w ogóle. To nie to rządy wielkości. Ja panu personalnie zrzucam to, że pan to spowodował z niskich pobudek. A wie pan z jakich? Spowodował pan to dlatego, bo pan lubi być otoczony ludźmi, wśród których pan bryluje. A jest pan przy tym szacunku. Jest pan przeciętnie inteligentnym człowiekiem. W tej chwili podobno już pan dużo mniej czyta. No i wie pan, no, niech pan zwróci uwagę, bo w pana środowisku było naprawdę dużo ludzi, którzy rzeczywiście byli erudytami, byli bardzo inteligentni, no chociażby w świętej pamięci pan Dorn. No i który nie wytrzymał. Nie wytrzymał, nie dał rady. Dlatego, że w pewnym momencie doszło do sytuacji takiej, w której ja... A pan ma cyników, klakierów, ale w której on, ludzi za kasę. Ale który on się otacza... Pan to sprowadził do niskiego poziomu. On się otacza ludźmi. Kaczyński się otacza ludźmi, którzy muszą, taką mają wbudowanego pilota, że jak wódz przychodzi i mówi, tak jak Kmicic, masz się powiesić, no to nie idzie się wieszać. O, Kmicic, to była postać. Ale nie, ja mówię, a pan Kaczyński to jest posiedzieć. Nie, no to jest... Przepraszam. Nie, no to jest... Ja tylko mówię, wiesz, chodzi o to, że bierze ludzi, którzy nie mają żadnej alternatywy na karierę. To znaczy, co taki Błaszczak może robić, jak on skończy ci być pana podmuszkiem? Ci ludzie nigdy nie mieli żadnego biznesu. Ale co on umie? Co on takiego umie na przykład, że ma być tego? No, Jojo to przynajmniej miał jakąś karierę taką dobrze zapowiadającą. Buty. Ale to przynajmniej to wiesz, jakaś przedsiębiorczość, tutaj rąbnąć coś, tutaj zastraszyć kogoś, to wiesz, to widać inicjatywę, więc wiesz, tutaj ten to by se poradził. Mówimy o panu Joachimie Brudzińskim. Natomiast... Nie, w kamery, w pociągach są, teraz nie da rady. Nie, no, ale to wiesz, można dostosować. Aha, ale wiesz, ja tylko mówię o tym, że tu widać jakaś, wiesz, inicjatywa była, ale te wszyscy inni pozostali, no to z całym szacunkiem, no to co oni mają zrobić? Przecież to jest po prostu, to są ludzie. Wiesz, co najbardziej ubodło Jarosława Kaczyńskiego w wypadku Romana Giertycha? Że jak Roman Giertych niczym ten Wołodyjowski z jego kochanej trylogii obowiązał się i się wysadził politycznie, żeby... W kamieńcu. Tak. Znaczy on się wysadził w Sejmie akurat, Roman, wiedząc o tym, że już do Sejmu nie wróci, tak. Ale tylko po to, żeby Jarosław Kaczyński nie mógł rządzić dalej, bo uważał to za szkodliwe dla Polski. Miał rację. To poszedł na rynek i bez żadnej spółki Skarbu Państwa, bez niczego. Zbudował firmę, mimo że jego koledzy przecież rządzili, były 8 lat rządów Platformy, tak. Roman nie wziął ani jednego zlecenia ze spółki Skarbu Państwa i notabene ciekawie tłumaczył wtedy, to był rok 2008-2009, gdzie nie było wtedy jeszcze, w 2008 to jeszcze nie było u niego tak różowo. Ja się go pytałem właśnie, on mówił, nie, Jarosław wróci do władzy. Ja mówił, ja nie chcę mieć u siebie CBA. I resume było, że sprawa nie miał spółek Skarbu Państwa, ale CBA im nielegalnie i tak mu wysłali. Ale to była dosyć szeroka analiza. Jarosława wkurzają ludzie, którzy odrzucają jego, śmieją odrzucać. On chce Polski, w której bez zgody Jarosława Kaczyńskiego albo ichniego kacyka, będą tacy kacykowie na danym terytorium, na danym terenie, że nie masz prawa zarabiać. Niech pan zobaczy, co pan zrobił, jeżeli chodzi o sytuację młodych ludzi. Mieliście pełne usta frazesów, jak zwykle. Za Tuska ucieka, młodzież wyjeżdża, nie ma co w Polsce robić. Jakie perspektywy mają w tej chwili ci młodzi ludzie? Gdzie kredyty poszły do góry w taki sposób, że... Czy mają możliwość mieć swoje mieszkanie? Wy wydajecie pieniądze na bzdury, na budowanie Pałacu Saskiego i wcześniej na pilnowanie pola, na Ostrołękę, na pana Białomor kanału dla kajaków. Mówimy o Mierzei Wiślanej. Tak. Jeżeli już pan wydawał na coś pieniądze, to zobaczcie, Litwini mogli kupić te terminale pływające LNG. Trzeba było wydać i kupić kilka u nas, które pływają. Pan wolał wydawać na to, że... Mało tego, przecież oni jak... Że to się będzie nazywało pana imieniem? Nie będzie się nazywało, bo jak już pana nie będzie, to może będzie nazywało się na przykład imieniem Lecha Wałęsy, żeby pan był zadowolony. No tak. No, ale wiesz, albo jeszcze inaczej. Ale, albo Donalda Tuska. Czy oni nawet jak wzięli... Czy kogoś innego. Wzięli ten gazoport w Świnoujściu, to przecież w 2015 roku było przygotowane wszystko, żeby go rozbudować o połowę, zwiększyć moce produkcyjne i zatrzymali to. Tak
ze wszystkim. Oni tak naprawdę, jak oddzielisz to, co zrobili przez 7 lat, przecież wyście niczego nie zbudowali. To płotek dla żubrów, po to, żeby... Już nie chcę mówić, natomiast jeszcze nie raz... Nie da rady z jeżeli, tego nic przyciąć. Tam wszystko, tak powiem, patrzą na ręce. Ale to nawet ani z wysokości, ani z materiałów, ani z niczego. To będzie dokładnie rozliczone. Ale to nawet jeszcze o to chodzi, że miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeżeli dojdzie do wojny, to ten płotek dla żubrów, który żeście postawili na wschodniej granicy, posłuży jako materiał saperom rosyjskim i białoruskim do tworzenia przepraw dla ciężkiego sprzętu. Przez te bagna. Żeście po prostu dostarczyliście najwyższej klasy materiał po prostu dla obcego wojska. Z tą klasą nie przesadzą. No ale no, okej. Okay. Nie ma biznesu, nie zepnie się. Nie zepnie się, no tak, okay. Dobra, no chciałem, żeby była pewna figura dramatyczna, tak. Złapałaś mnie. Natomiast w każdym razie, no, co po was zostanie? No? Zostanie po was parę lat tego, że wzięliście pieniądze, które zarobiły poprzednie rządy, które mogły być przeznaczone na obniżkę podatków, na stworzenie warunków do inwestycji i żeście to po prostu rozpieprzyli w 5 lat. Zobaczcie, to znaczy złotówka. Dzisiaj żeście obniżyli wartość złotówki praktycznie w porównaniu do roku 2015 o połowę. To znaczy, te 500 plus ze stycznia 2016 roku jest dzisiaj warte 250 zł. A zaraz, jak te ceny pójdą w górę, które trzymacie w tej chwili jeszcze na siłę i to zaraz eksploduje, to zobaczycie wyniki badań opinii publicznej, w której wasz już będziecie bliżej 20 aniż 30, bo jeszcze teraz jesteście w okolicach 30%, ale to jest już tylko chwila, moment. I nie będziecie w stanie, nawet Jacek Kurski tak nieświetnie nie kłamie w TVP, żeby was wybronił z tego. Tym bardziej, że on na czas wyborów, pan wspomni moje słowa, Jacek Kurski na czas wyboru nie będzie rządził TVP. Panie Jacku, to już do pana, tak, mnie się wydaje, że w ramach tutaj różnych... ruchów dotyczących Solidarnej Polski i pana Ziobry, może pan dostanie nowego, fajnego komisarza do TVP i pan już nie będzie tak rządził. Ale tym bardziej, że pan prezydent Duda chyba to poprze. Panie Zbyszku, to już tak, już, przepraszam, ja nie chcę cię. Panie Jacku, bo to wiesz, bo to tak. Ale już do Zbyszka, pana. Nie, no bo Zbyszkowi to pokazaliśmy tutaj drobną kontrę, którą szykuje Zbigniew. Panie Jarosław rozdaje, co to jego? Przecież może rozdawać. Nie. Jeden dyletant tu, jeden dyletant tam. Jak co to zmieni? Generalnie doprowadziliście do sytuacji, w której obecnie najlepszym miernikiem kompetencji, braku kompetencji ludzi, z którymi współpracujecie, jest sporydna sprawa tak zwanego Polskiego Ładu, bardziej znanego jako Polski Wał albo Ruski Ład, żeście nie mogli znaleźć nikogo, kto by wam napisał tę ustawę, które były szkodliwe, których pomysłem było to, żeby zabrać elektoratowi o innych partii i dać waszemu elektoratowi. Potem się zdziwiliście, że ten elektorat, który miał dać, po prostu powiedział, o, takiego wała i albo zamknął biznesy, albo pochował biznesy, przechodząc za granicę. Robiliście łapankę na ministra finansów. No, no na, o, ba, no, nikt nie chciał w ogóle, chodziliście po mieście. Musieliście, że tak powiem, wydać rozkaz szefowej kasu. No. Nikt nie chciał zostać ministrem finansów u was. Ale w ogóle nie byliście w stanie znaleźć w tym Ministerstwie Finansów człowieka, który byłby w stanie wam napisać tą ustawę, żeby ona się zgadzała ze wszystkimi innymi aktami prawnymi. Ustawy najpierw, o ustawach najpierw mówią piarowcy, a później tą ustawę trzeba dopasować nie, do tego, ale to co, nawet, co wymyślił pan Jarosław Kaczyński wcześniej. Na samym końcu, na takim szczytem tego, żeby pokazać tego, z jakimi ludźmi niekompetentnymi oni pracują, było to, że zabrali swoim posłom tam 1400 zł. I potem jeszcze zamiast coś tego, to jeszcze wymyślili, że nie będą odkręcać tego ustawą, tylko wydali jakiś okulnik. I dali z drugiej kieszeni. Tak, nie, jak to należy interpretować, że należy to interpretować inaczej. Że nada, panie Jarosławie, że nada. Szanowni Państwo, jeżeli się podobało, to poprosimy o subskrypcję kanału, udostępnianie tego materiału. Szczególnie mamy prośbę o udostępnianie go jak najszerzej. I zapraszamy na portal wieści24.pl. Wpadnijcie, bo to jest portal, który bardzo nie podoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu, a wam się może spodobać. No i oprócz tego polecamy naszą książkę. To jest biografia szefa bezpieki PiSu, Mariusza Kamińskiego. Jest dostępna na stronie kapitalbook.com.pl, a dosyć szybko schodzi ten dodruk, więc nie wiemy, czy jeszcze jest. I polecamy materiał, to jest Historia na Weekend. To jest gazeta, której jestem wydawcą i jednym z autorów. Dzieje Polski według Władimira Putina. Szanowni Państwo, bardzo polecam ten magazyn.